dzisiejszym filmie Spec-Symulatora musimy pójść na zakupy, to po pierwsze, bo hiusze zaczęły tanieć, a po drugie i co ważniejsze, opowiem wam dzisiaj o nowych giga mocnych likach i o tym, kiedy będzie update, no bo jak tutaj widzicie, dalej niestety nie ma licznika, a więc w tym tygodniu nie dostaniemy już niestety normalnego update'u, to jest na 100% pewne. Preston powiedział, że update będzie 6 kwietnia, czyli dopiero za tydzień. Jakby no wciąż jest malutka nadzieja, że cokolwiek dostaniemy na Wielkanoc, no to jest Wielkanoc, no. A więc mam nadzieję, że naprawdę Preston cokolwiek da, chociaż żeby, nie wiem, tutaj nagrody w tym Forever Packu wymienił jakiś koszyk, żeby za friko można było dostać czy coś. Jakby może za 2 godziny to sobie to odbierzemy, ale na razie mniejsza w to, na razie musimy po pierwsze, tak jak mówię, pójść na zakupy, po drugie przygotować się do update'u, bo wiemy jak dokładnie się przygotować do tego update'u, tylko standardowo pójdźmy sobie oczywiście tutaj do Dakeru odebrać Daker i też dzisiaj chciałbym zrobić inny trochę zakup, a mianowicie tutaj mamy skille. Jakby ile kosztuje ten na skrzynki? 267 milionów, powiem wam, że tego chyba chciałbym kupić, no bo to jest trochę tak jak enchant na mini skrzynki, jak go ulepszycie sobie, ale no tak jak mówię, ten skill by mi się przydał, tylko tym zajmiemy się za chwilę, jakby na początku oczywiście odbierzmy sobie Daker, zobaczmy co nam wyleci, no dzisiaj ładnie, 470 tysięcy, no to nie ma wciąż rekordu, bo raz tak jak mówię dostałem 800 tysięcy, nie wiem jak ja to zrobiłem, co ja wrzuciłem, nie pamiętam, ale raz dostałem w jakiś sposób 800 koła z tego Dakeru. No i dzisiaj w sumie też na szybko możemy minigierkę przejść, bo też jest ciekawa, też tam jest skrzynka tutaj w tym jungle lobby. Przechodzę sobie tą minigierkę, odbieramy skrzynkę i tak jak mówię na początku, musimy pójść na Trade Plaza i opowiem wam o wszystkich likach, bo są naprawdę, naprawdę ciekawe. Dobra, i tu mamy skrzynkę rebirthu pierwszego, jak wiemy trzeba tu sobie pójść, no i tutaj oczywiście odebrać huge peta, niestety nie. Dobra, drugi raz mi się tego nie chce przechodzić. Idziemy na Trade Plaza. W ogóle jestem ciekawy jednej rzeczy, czy jak kupujecie skille, to czy one zawsze mają pierwszy level, czy jak na przykład ktoś sobie wyleweluje skilla, to on będzie miał wyższy level, bo ja na przykład na Tornado mam 79, no to wtedy jakby się okazało, że ten level się zachowuje, to lepiej było kupić skilla z wyższym levelem na skrzynki. Zaraz zobaczymy, jak to będzie działać na Triplazie. Zobaczmy w ogóle na Triplazie, po ile ludzie huge wystawią. Tutaj jakieś Golden Roki są, powyżej rapu ktoś wystawia, no to drożej, ale musimy na przykład te Happy Roki znaleźć. No tutaj też powyżej rapu ktoś to wystawia za 2 miliona, więc ludzie mimo wszystko próbują sprzedawać to powyżej rapu, ten tutaj 44 miliony. Jakby no ma teoretycznie charma na royalty, no to nawet jest to opłacalne, bo charm na royalty jest warty chyba 7 milionów. Niestety takiego nie mam, a więc raczej się nie dowiemy. No dobra, to jednak to jest opłacalne, bo nie zauważyłem tego charma. Dobra, jakby pójdźmy na pełniejszą Trade Plaza, wystawimy sobie budkę i opowiem wam o wszystkich likach. Dobra, tu mamy taką pełną Trade Plazę. No tutaj troszeczkę taniej wystawiają ludzie te Happy Roki. Jakby plan mam taki, żeby goldy kupować, bo goldy są silniejsze od zwykłych oczywiście, mają trochę więcej damage'u, ale tym zajmiemy się później. Jakby na początku poczekajmy, aż coś tutaj się zwolni, bo chciałby też trochę gemów zarobić i posprzedawać droższe huge pety, które no jakby nie staniały. Na przykład nie staniał taki Inferno Cat, nie staniał taki Gargoyle, a więc te może bym chciał spróbować posprzedawać, bo dużo też musimy wydać na tego skilla dzisiaj. Dobra, mamy tu wolną budkę i tak jak mówię, chciałbym dzisiaj posprzedawać droższe huge, tylko czy ja tutaj takie w ogóle mam na tym koncie? No tutaj ten jest trochę droższy, możemy go za 100 spróbować. Tutaj tych shiny raczej nie chcę sprzedawać, tego Inferno Cata możemy spróbować, tylko jego za 870 milionów bym spróbował wystawić. Nie wiem ile on chodzi na kosmiku, ale wydaje mi się, że jest więcej warty niż ten rap, który tu pokazuje. Dobra, ale przechodząc już do leaków. Po pierwsze, dostaniemy darmowego Titanika. Zobaczcie tutaj screena, dostaniemy takiego darmowego Titanika i dostaniemy właśnie party Titanika, party kata. No i to nam się z czymś kojarzy. A z czym się to kojarzy? Oczywiście z hype giftem ze starego Pet Simulatora. Zobaczcie tutaj drugiego screena, dostaniemy właśnie hype jajko, z którego będzie dało się zdobyć tego Titanika i tam zobaczcie z tyłu za personem też jest właśnie ten Titanik. A więc po update'cie będziecie mogli dostać takiego Titanika i teraz właśnie w jaki sposób będzie się zdobywać tego Titanika. Znaczy w sumie to właśnie to jajko, bo nie będzie się zdobywać tego tak jak w starym Pet Simulatorze, bo w starym Pet Simulatorze to działało tak, że po prostu 5 minut przed update'em musieliście być w gierce, no i dostawaliście hype gifta. A tutaj w nowym Pet Simulatorze, zobaczcie jak to będzie działać, będziecie musieli grać przez 45 minut po update'cie i wtedy będziecie dostawać określoną ilość jajek. I o co chodzi z tymi jajkami? Będzie można dostać aż 26 jajek, bo jak widzicie na tym screenie właśnie Preston dostał 26 jajek. I jak to działa? Za każdą rangę będziecie dostawać jedno jajko więcej, a więc dlatego właśnie chcę kupić tego skilla na skrzynki, bo chcę ogólnie wbić maksymalną rangę, żebym na update'cie dostał 24 takie jajka. No i też jeszcze wracając do tego screena, jakby tutaj widzicie 26 Preston dostaje, a więc no to nam sugeruje, że dostaniemy prawdopodobnie dwie nowe rangi. Minimum dwie nowe, może być więcej, wiadomo. Dobra, niech to sobie tutaj postoi i zaraz pójdziemy poszukać tego skilla, bo też właśnie będziemy musieli wymaksować prawdopodobnie tego skilla. Powiem wam, że tego
mojego peta, to ja chyba nawet poniżej rapu wystawię, bo na Cosmicon jest wart 710 milionów. A więc jakby mi się sprzedał nawet za te 810 milionów, to by było naprawdę git. Mielibyśmy pierwszy raz bilion gemów. Tutaj w ogóle ten Ferry nawet już za 84 komuś się nie chce sprzedać, ale chyba sobie go zostawię po prostu. Nie będę już go próbował sprzedać, no chyba że po rapie. Tutaj w ogóle ktoś nam trade daje. Pisze Jason. Zobaczmy, co ma Jason. Czy może chce od nas kupić właśnie Inferno Cata? I chce dać nam ofertę za Inferno Cata. Zobaczmy, co on ma. Jeżeli by nam dał pety, które mają value 800 milionów, no to może, tylko że te Grim Reapery mają chyba zawyżony rap, tak mi się wydaje. Z ich 8 tysięcy, jedno mają 360 milionów. Nie no, te Grim Reapery mają zawyżony rap. 8 tysięcy i niby 360 milionów to jest warte, no na pewno. Tych na przykład Fire Dalmatyńczyków jest 5600, a więc jest ich mniej i są warte tylko 76 milionów. Dobra, niech to tak postoi, idę poszukać lików i bierzemy się za próby kupienia tego skilla na skrzynki. Mam nadzieję, że to nie będą zmarnowane gemy. I też w sumie jeszcze jeden taki mniejszy lik, co do tego party giftu, to dostaniemy też Kohuja party Dragona, którego tutaj widzicie. Jakby no prawdopodobnie szans na niego to będzie 0,01% przy dobrych lotach, no bo tych jajek dużo będziecie dostawać. W ogóle jakie są party Huge? Jest party kot, axolotl, kaczka, pies, małpa, no i pingwin, czyli Dragona nie ma, więc Dragon będzie nowym huge petem. No i powiem wam, że sprzedał się mu Inferno Cat za 810 milionów, jak tu widzicie, gościu sobie kupił. Według Kosmika, według innej strony z wartością huge petów było to opłacalne, według rapu też było to opłacalne, nie wiem, czy on mógł być więcej warty, czy nie, ale no, sprzedałem go za 810 milionów gemów. Mamy pierwszy raz bilion gemów, 1 330 milionów, a więc naprawdę dużą liczbę, jakby w ogóle dziwnie to wygląda, taka mała liczba się wydaje, no to jest duża. I tu w ogóle mamy Titanica za 1000, możemy sobie Titanica za 1000 gemów kupić i tu za 1 gem, tutaj też za 1 gem. Jakby to jest na pewno skam jakiś, bo już tego by tu nie było, a więc ja w to nie będę klikać, bo jeszcze mi się coś zbuguje czy coś, nie wiem. To na pewno nie jest tak, że da się to kupić, bo w tym momencie żeby tego tutaj nie było. Tutaj na przykład gościu sobie stoi i on by już to wszystko wykupił, a nie wykupuje tego, a więc jest jakiś skam dziwny. Dobra, ale ten pet się już nie chce sprzedać, a więc może pójdźmy poszukać tego skilla w końcu, albo tutaj sobie na zakupy pójdźmy, zobaczmy, co tutaj ciekawego mają. Mamy dużo gemów do wydania, może jakieś jajko sobie kupimy, może 100 jajek sobie kupimy, chociaż nie, na 100 mnie nie stać, trochę by mi zabrakło, ale dużo moglibyśmy sobie kupić. Jakby fajnie by było kupić to nowe jajko, ale tutaj takiego nie widzę, więc dobra, na razie pójdźmy, zajmijmy się tym skillem, zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. No i tutaj interesuje nas ten skill, zobaczymy, za ile ludzie to wystawiają, prawdopodobnie powyżej rapu. Tutaj pierwsze trade plaza, no i leciutko powyżej rapu. I jaki level ma ten skill? No to jakby pokazuje pierwszy level, czyli prawdopodobnie to niestety działa tak, że trzeba sobie samemu levelować te wszystkie skille. Szkoda w sumie, ale poszukam jeszcze kilka trade plus, zobaczymy, może to jest po prostu taki skill, który ma akurat pierwszy level, a normalnie z levelami to jest. Jakby na pewno też chciałbym kupić jajko, tutaj nawet mamy trochę poniżej rapu, a więc git, przyda nam się to później. Dobra, tutaj znalazłem o 12 milionów taniej niż rap, a więc nawet jak ten skill okaże się słaby, to prawdopodobnie uda nam się go za tyle sprzedać. No nie, czemu ktoś budkę zamknął, nie wierzę w to. 12 milionów taniej ten skill był. Tutaj jest po rapie, no. Tutaj ktoś to pisze, że sprzeda. A nie, to jest ta osoba stąd. No nie wierzę, 12 milionów taniej skill był i ktoś zamknął budkę, jak chciałem to kupić. A dobra, tutaj ta osoba jest. Dobra, dobra, cofam, to po prostu gościu budkę zmienił. Kupujemy od niego to. Cyk, dobra, mamy tego skilla. Jeszcze trzymamy się powyżej biliona. Na pierwszym levelu ten skill prawdopodobnie słaby będzie, ale jak go wylevelujemy, to zobaczymy, jak on będzie działać. Tylko trochę nam to zajmie niestety. Dobra, jesteśmy na privie, musimy teraz ten skill naładować, więc pójdźmy sobie na ostatnią strefę po prostu. I podobno tego skilla się ładuje najszybciej, jakby rozwalając sobie obiekty i to wszystko, a więc no niech się naładuje w taki sposób. Oj, też właśnie, przy okazji, jak to wszystko się tutaj ładuje, to wznawiamy rekrutację do klanu, a więc jeżeli jesteście aktywnymi graczami, macie plus 10 huge petów, to możecie się zgłaszać na Discordzie, link oczywiście jest w opisie. Dobra, jakoś wchodzi ten skill, powiem wam. Jeszcze nie wiem, podobno jak się rzuca TNT, to też się szybciej nabija. Dobra, niech się załaduje nam ten skill, zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, i załadował się ten skill, zobaczmy, jak on działa. Jak na razie ten skill ma tier 1, na 30 levelu będzie miał dopiero tier 2, zaraz może to wbiłem, bo już ma 21, ale kliknijmy i zobaczmy, jak to działa. No i zrespił nam jedną skrzynkę. Kurczę, no to niedużo, powiem wam. Mam nadzieję, że na trzecim tierze zrespi nam co najmniej 5 skrzynek, bo kupiłem ten skill po to, żeby tutaj te questy łatwiej robić. A taka jedna skrzynka to jest dosyć mało, ale dobra, no musimy wbić mu większy level po prostu. Jakby dobra, teraz robimy to tak.
tak, że tutaj niech te moje pety sobie nawalają, ja będę sobie robić questy i musimy po prostu jakiś wyższy level wbić tego skilla i tyle. Dobra, i powiem wam, że chwilę to zajęło, ale już mamy drugi tier tego tutaj skilla, jak widzicie, więc zobaczmy, jak on teraz zadziała. Wcześniej jedną skrzynkę nam zrespił, teraz dwie skrzynki nam zrespił, no to dwie to już jest lepiej, w sumie to trzy nam zrespił. Jakby tu mamy skrzynki trzy, akurat do, w questie do rozwalenia, no i na szczęście działa to, a więc ten skill w 100% swoją funkcję spełnia, bo chciałem go kupić pod questy i pod questy działa. I na drugim tierze trzy skrzynki nam respi, czyli na trzecim może będzie 5 respić. Dobra, to ten skill działa tak jak oczekiwałem. Jak wbijemy max rangę, to go sprzedam sobie. Ale dobra, teraz otwórzmy sobie jeszcze oczywiście ekskluzyw jajka, bo tutaj mam jedno ekskluzyw jajko i czy będzie huge pet? No niestety nie ma huge peta, ale za to wy oczywiście możecie sprawdzić sobie nowy film z mojego drugiego kanału, który wam się wyświetla i do następnego filmu.